Siemanko, w następnym czwartym odcinku chyba. Wczoraj troszeczkę się skurzyłem i trochę wypiłem. Ogólnie to wczorajszy odcinek już uploadowałem na YouTube, ale rano się obudziłem i sprawdziłem, tam już przetwarzało chyba, ja to usunąłem. Nie przesunąłem tego. Moje gadane było jakieś pół minuty różnicy, to jest właśnie jak się po pijaku składa. Jesteśmy, robimy misję, żeby zabić tą gryfa, żeby ujebać. Gardczycy coś tu świętowali. Boję się, gryfin przerwał. Żeby nie zjebać. Bo jeśli wybiorę teraz, jeśli zrobię to tutaj, zbadę miejsce śmierci nilfgaardzkich żołnierzy przy pomocy wiedźmińskich zmysłów, to nie wiem, czy to mi od razu nie zaprowadzi do gryfa. A tego bym nie chciał. Kudi chyba tak zjebał, że Kudi nie poszedł do zielarki, jeśli dobrze pamiętam, on mi to mówił. Ja na pewno nie pójdę, bo z nią też będą takie poboczne misje, które chciałbym też zrobić. Joy mi się zatrząsał, to przez to, że ta jego siła, energia się skończyła. Vitality, czy jakkolwiek. Co to za piękne kwiatki. Dobra, ta zielarka gdzieś tutaj miała domek swój. Mam nadzieję, że bo jak gram tak na swoim koncie oddzielnie, to nie mam żadnych błędów. No, coś tam mi się zdarzyło chyba z 2-3 razy, to nagrałem to na nagrałem to na Xbox Clips.com. Tam wszystkie klipy sobie trzymam. Ale mam nadzieję, że tutaj w trakcie przechodzenia YouTube'owego, że ta gierka mnie trochę zgliczuje. Dobra, idziemy do pani zielarki, która nawet jest bardzo ładna. No jaki ma tyłeczek? Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten czerwony kwiat. No, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. Wywołuje to miłe sny. Co mogę dla niej zrobić? To gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadkę. Wiecie, młodzi z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie jeziora. Mm-hmm. Na dnie rzeki, tam rzeki. Gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. No, można by było ją puknąć. Sporządź eliksir jaskółka. Ha, bo teraz dla tej. Ja przyłączyłem misję przez przypadek, ale dobra, nieważne. Alchemia. Jaskółka, co mi brakuje? Brakuje mi mózgu topca i jaskółcze ziele. Jaskółcze ziele to zaraz znajdziemy. I mózgu topca też, tylko przełączmy się na
na tą misję, żeby mnie zaprowadziła do tego szakłaka na dnie rzeki. I tam pewnie znajdę utopców i będę miał mózg. Ale tutaj, jak dobrze pamiętam... Tu chyba było to ziele, które jest mi potrzebne. Szczerze, to ja już zapomniałem, co to za ziele. Dobra, nieważne, biegniemy tam. Dobra, i kurwa, teraz który to jest ten? Co to za pogańskie jakieś monolity? Tam ufok chyba był. Ja muszę się rozglądać za ziołami, żeby właśnie tą jaskółkę, bo i tak jaskółkę bym sobie już z chęcią przypiął do moich tych rzeczy pod ręką, żeby ją pić w razie gdy... O! To jest też poboczna misja, taka krótka, a tu też ją wykonamy. To najpierw dawać mi tego szkałaka. Ja już go widzę, płyń Geralt. Tu w dół. No wiesz. Kurwa, jakie to jest zjebane pływanie. Idzie się przyzwyczaić, ale jest ten. Lekka tragedia, że tak powiem. Dobra, mam zbadać miejsce, tam co właśnie byłem. Śladami dojdziemy do gniazda gryfa, ale najpierw to jest misja z patelnią. Coś się ruszy? Hola! Jest tam kto? Uwa. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie! Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta. Babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste, porywające... Aha, miałem być zaiste, ten. Porywająca historia, miałem być która zły mam tutaj. Nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No... Sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Nie, no misje lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Misje są napisane perfekcyjnie, bezbłędnie. Dobra, zróbmy to patelnię teraz. I tutaj drzwi będzie trzeba otworzyć ardem, czyli pierdolnięciem takim. Zmienimy sobie na igni od razu. I zbadajmy, co tutaj w ogóle jest. Aha, zbieram wszystko. Bo wiem, że będę miał niebawem bardzo duży ten pojemny plecaczek ciało. U konia. To tłumaczy smęknięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Pęknięty monokl? What the fuck? Co to jest? Przedmiot potrzebny do wykonania zadania. Tego to nie pamiętam. Ale dobra, jedziemy dalej. Tutaj leży ciało.
Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? Był ty stępem. Pamiętam, ja właściwie jeszcze miałem sprawdzić te spodnie, co to jest. Czy one są lepciejsze od moich, czy nie? Takie same. Także nikogo. Dobra, zbadajmy wszystko. Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Przeczytać czy nie czytać? Włączę, jak ktoś będzie chciał sobie przeczytać, to sobie przeczyta, sobie spauzuje i sobie przeczyta. Ja już to czytałem. No. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana to czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Sherlock, kurwa, Holmes. No, ten... Znalazłeś patelnię? Ten nasz Wiesio jest dobry koleś. Tylko muszę jak najszybciej znaleźć fryzjera i opierdolić tą jego czuprynę, bo... Proszę. Ja gram, że on jest patelnia. Wygolony pod spodem. Ja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Smażę sobie na kolację ślady. Dobra, co ona mi dała? Pieczone jabłko razy 5. I chlebek. Właśnie, ja sobie to może założę, bo... Jeszcze nie mam jaskółki. Ja już mam założony. Już mam żarcie założone, czyli jest dobrze. Płotka, chodź tu do mnie. Kurwa, jeszcze mi się Joy-Con. Dobra, ja muszę podmienić baterię, bo ja cały weekend gram, popijam, popalam, gram i baterie idą ostro. Mam tamte do ładowania. To może być. I jedziemy. Jedziemy! Jak się strzeliłem. Kurwa. Nie w tą stronę. Znaczy... Dojechałbym i tak. Dobra, płotka, ty się schowaj. Nisko. Kurwa! Biwa? Coś przegapiłem. Tu, dobra, mamy ślady. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Teraz gdzie się skacz? Tutaj będzie sowa albo kukułka. Kukułka chyba. Tak, tylko w tej misji. Kurwa. Weźmy sobie miód. Kurwa, nie rozjebałem tego. Dawaj miód. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało? Nie było kukułki. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przeniósł. I długo umierał. Przejebane.
No przesadzili, to muszą naprawić, bo mnie wkurwia już. Zdrowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Dobra, tu będzie... Fajnie będzie padał tego gryfa. Samica, larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się, musieli ją podejść jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku, miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Robiłem, co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Dobra, będę miał jakiś wpis w bestiariuszu, bo tutaj wam jeszcze pokażę. Zajebiście to zrobili. Każdy przeciwnik jest tutaj opisany. Tutaj mamy na przykład pokazane, na co jest wrażliwy. Różne jakieś tam, jak taktyki na niego walić, czy coś w tym stylu. No, fajnie to zrobili. To właśnie mamy gryfa. Nie chcę mi się tego czytać, ja to sobie czytałem samemu, nie? To jest, gram drugi raz na innym save'ie, to mam na razie malutko tych przeciwników, ale tak ogólnie w tym moim głównym save'ie to mam już tego trochę od zajebania. Ale dobra, to teraz wracamy do Wesemira. Nie, jeszcze tutaj jest ten, że Wiesio ma strasznie słabe nogi, jak spadnie z jakichś 5 metrów, to prawie całą energię mu zabiera. Co to za ten? Opuszczona wioska, what the... Ahaj! Kuman, dobra. Ja pamiętam. Dobra, zbiera się na deszczyk. 18. Ja tutaj przekimam się, żeby tam tak ładnie było nad ranem, powiedzmy do 4. Lubię tak zaczynać od 3-4 sobie. No jak to słoneczko pięknie bije tam za drzew. Jaskółcze ziele, o! I teraz będę mógł chyba wykonać jaskółkę. Kurwa nie, jeszcze mi brakuje 4 i ten mózg utopca zapomniałem. Ale to z czasem to się zrobi. Tylko że to jaskółcze ziele, jeśli ono tutaj było, to pewnie będę miał liście bełkotu. Blackotu. Dobra, ale przecież nie będę na YouTubie na nagraniu zbierał ziół. Po prostu jak będę przebiegał, to zawsze można sobie ten... Tutaj jest następna misja poboczna, której nie będę teraz robił. Jest fajna, ale teraz jej nie zrobię. Teraz polecimy sobie do Wesemira. Mi się wydaje, że to jest taki prolog do zabicia tego, do zabicia gryfa. To jest prolog, taki początek tej gry. Dobry z jego chłop... Tak? Czym rzecz? Dobra, nie będziemy dyskutowali. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże.
Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja, uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. No to idziemy od razu. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczy są takie pola i zagajki. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Kurwa, miałeś mnie ten... przenieść. Dobra, skoro nie chcę, to... Ale zapizdza, ty złapie pierwszy? Poszedł jak przecina, gdzie on jest? Tam, jak zapierdala. Dobra, już go nie widzę. Uciekł mi. Nie, jest po polach. Napiszę, dobra. Dobra. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Ja sobie może zasejwuję najpierw. Przed tą gotowością. Wyciągasz człowieka z karczmy, a potem... No dobrze, ale pośpiesz się. Tylko sejwa zrobię i możemy jechać dalej. Bo ja przypadkiem nie wiem, czy jak ja pierwszy raz grałem, to czy ja już nie pozbierałem tych wszystkich 6 kapliczek, które nam dają po jednym punkcie do no, po jednym punkcie do jakichś zdolności, które tutaj mamy. Ja tu mam dopiero wybraną jedną zdolność. Jeden punkt wykorzystałem dopiero. I te kapliczki są... One na mapie gdzieś są zaznaczone. One na mapie... Jeszcze nie mam żadnych zaznaczonych. What the fuck? Czyli jeszcze żadnej nie widziałem chyba. Dobra, ale to jest nieważne w tym momencie. Uda się. No jak tam guzdrało? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermora. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar. Czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? A, może. Może w towarzystwie. Dobra. Zaraz się pojawi Gryfin. Musi być gdzieś niedaleko. Chodź, przywitam się. Czekaj. Kusza. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. On jest moim ziomem, to... Jedziemy z kuszą. To nie wbrew tradycji. No tu i tak nie było nawet nic. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. I ta muzyczka. Uważaj! Kurwa, za blisko. Jeszcze nie mam swoich tych eliksirów. Dobra. Kuszę załóż. Załóż kuszę. Pierdol z kuszy. Kurwa, numera. Kurwa,
Dobra, jedz chlebek, żeby ci energia wróciła. Jeszcze. Zmęczył się, ale widzę save był. Także mogę zginąć. To on nie może skakać, i jak ja teraz tu wejdę? Schowaj ten miecz. No jeszcze jest w trybie walki. Dobra, tędy wejdę. Pokuszył mnie jebanie. Właśnie, Wesemir, ty byś mi tu pomógł. To kurwa. Jest, jeszcze jest. I napij się wody. Jak kitę podgonił, podkulił. Kurwa sia. No. Oj, mieczyk. Obejrzymy wstawkę i będzie można podnieść. Nieźle, nieźle. To co zostawił. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konia. Widzimy się w karczmie. Okej. Jajo gryfa, pióra gryfa, mutagen z gryfa i trofeum z gryfa. Dobra, będziemy ciąć. Taką ma finkę. I jedziemy teraz do kapitana pokazać mu, że gryf ubity. Właśnie widziałem tą dróżkę, że jest jakaś taka dróżka w lesie. Tak, tutaj będzie... Magia. Żebym tylko nie zginął, żebym tylko nie zginął. Zasejwujmy sobie. I tu są właśnie te kapliczki. Tylko, że tutaj mamy tego. Pułapka, gdzie jest pułapka? Upiora. Wejdź w pułapkę, szmato. Gdzie on spierdolił? Wziął i uciekł, no. Dobra. Uzyskaliśmy jeden punkt umiejętności i właśnie wydamy go na szybkie cięcie. Mutageny jakieś mam? Mam jeden mutagen i to jeszcze zielony, ale niech będzie zielony, on daje plus 50 do żywotności, niech będzie. I jedziemy do... Tutaj od razu te kapliczki, one nam dają po punkcie do jakiejś tam umiejętności i one od razu na pół godziny dopalają jakiś znak, każda kapliczka co innego. Tutaj na przykład igni, czyli ogień, mam teraz dopalony mocniejszy przez chwilę, przez te pół godziny. Tam już widzę w oddali te ruiny, w których jest nasz kapitan. O, na koniu ma już właśnie ten głowę tego gryfa, trofeum. Dobra, pompować trzeba, pompować. A my idziemy do góry.
Joel Herzer! Stawka? Tego to nie pamiętam. A, pamiętam. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie, nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczyć. Kodeks wojskowy, paragraf drugi, ustęp trzeci. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razy w kańczugie. Wykonać! Nie, 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 na bogi, nie! On jest dobry, ale też musi pokazać, kto tu rządzi, nie? Tak mi się wydaje. Czego? Gówna psiego. Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Weź. Wtedy chyba odmówiłem. Teraz idziemy na kasę. O! I on tutaj gdzieś zostaje wpierdol, tylko... Gdzie? To tu jakby z tej strony gdzieś słyszę. Dwa, wiesz... Kurwa, wejdę tu? Gdzie oni go biczują? No, no, no. Dobra. Słyszę go gdzieś tam z tyłu, z boku. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Przygotuj się z Wesemirem do opuszczenia Białego Sadu. Zobaczmy, jak stoimy z czasem. No, to możemy się powoli przygotowywać już w tym odcinku. Tutaj oczywiście jeszcze wrócę po tym prologu porobić te misje takie, które są też fajne. I zebrać wszystkie 6 kapliczek, żeby dostać 6 punktów. Mógł wykorzystać te 6 punktów. 6, chyba ich jest 6 albo coś w tym stylu, już nie pamiętam. Może i więcej. Dobra, pod wieczór do Wesemira. I tutaj, bo my ogólnie to szukamy Yennefer, tak z tego co pamiętacie, to szukamy Yennefer. Kurwa, jedź. Ciekawi mnie tylko, dlaczego ten upiór uciekł przede mną. What the fuck? Dzieciak w kałuży go staranowo. Tu jeszcze jest jeden fajny tekst. Będzie dzieciak sobie śpiewał piosenkę. To był gdzieś tu. Kogo teraz nie ma. Ja od razu sobie wezmę wszystko, co jest na tym. Jak ktoś chce czytać, to sobie pauzę po prostu robi. Wezmę wszystkie, bo to wtedy znaczniki się pokażą na... Kurwa, bateria mi siada. No. Zajebiście. Bateria mi kurwa siadła, ale to i tak już idę do tego, to będę teraz czytał. O, widzicie, nieodkryte miejsca się pokazały na tym. I teraz nie wiem nawet, czy on powie, już akurat idę do końca. Muszę baterię podładować przed następnym nagraniem. O, zlecenie licho przy studni. To jest ta taka stara wioska, co mówiłem, że wiem, co tam będzie. Tylko, że to nie w tym odcinku, to zajebista misja to.
O, i może pamiętacie, jak mówiłem, że tutaj będzie, fajny motyw w tym barze. I to chyba teraz. Tak, i tutaj achievement powinien wypaść. Znaczy mam tam już paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Pora się zbierać. Szybko, bo mi i tak ja jest bez głosu teraz jestem. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. No, to tu. Co to się tu stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że Silfgardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Teraz panowie. Powiesili mi siostrę. Wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! I jeb. Zostaw mnie! Lejna spłonęła. Dobra, i tutaj jest achievement zabić chyba 5 w przeciągu 10 sekund. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. To Igni, co teraz mamy. Czyli to bardzo łatwo powinno pójść. Ludzie, wskoczyło mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał od mieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Precz stąd wszyscy. My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Mam nadzieję, że ja mam widzę wydane. Chyba nie mam wydane. Oczywiście, że nie mam wydane. Tutaj oczywiście nie dobrze. Pamiętajcie, żeby mieć ich. Poziom trzeci, tam gdzie wskoczył poziom. To będzie następny punkt do wydania. Poszło. Wiedźminy się nie pierdolą, a jak się wkurzą, to... Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Chcieliby niby zagrać, że ten, że... Wiesław Geralt jest taki zły, czy coś w tym stylu, że tam się nie wracaj, nigdy! Nie. Geralt jest dobry. Znaczy, jeśli będę miał szansę w tym przejściu, to tyle z niewierzaniem się. Chodźmy. Jeśli dadzą mi taką szansę do wyboru. I tu, my szukamy Yennefer, tak jak już mówiłem. Ale... To nie myśmy zaczęli te burdę. Ale ona znalazła nas. Wymówki. Cały ten... Fajna dupcia. I... No i tak, Ciri Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz... Cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. No właśnie, co robisz? Nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. A
Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja. Ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrejs. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Nie do odrzucenia. Z gatunku tych nie do odrzucenia. No, z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Mhm. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebing Higamere, suweren Nazairu i Vikovaro na pewno poczuje się zaszczycony. Tak, bo ma nazwę. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Dobra, i to był moim zdaniem... Jak twój prolog, kon? Szybki jest? Nie narzekam. Już będziemy mieli dostęp do tych map. Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Znaczy jeszcze musimy w zamku zrobić. Teraz będzie chyba... bajka. Tak, to jeszcze w tym odcinku ja nagram, choć bajkę, wstawka. Nagram ją jeszcze w tym odcinku, żeby w następnym odcinku już mieć kontrolę nad Geraltem. Bo teraz, jak dobrze pamiętam, to się chyba coś wydarzy. Ciebie to pewnie było nieprzyzwoite. Tylko na początku, a potem... A potem? Dziki gąd. Galo! Już! Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. No, to będzie audiencja u króla, u tego emera, czy jakkolwiek on się nazywa. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Jeszcze nagram do momentu, w którym będę miał kontrolę nad tym... nad Geraltem. A to teraz jeszcze będzie ten przesłanie. Tutaj właśnie w tym miejscu oni zrobili wybory z dwójki. Jeśli ktoś nie grał w dwójkę, albo... nie wiem, jak w ogóle miałoby się na tych konsolach save połączyć, przecież ja grałem, to tutaj są wybory z dwójki i na przykład... ja nie rozumiem, bo ktoś, kto nie grał, to nie będzie nawet wiedział, o co chodzi. Nie będzie pamiętał. Ja pamiętam, ja wybrałem tak, jak zrobiłem w dwójce. No ale taki kurwa, pierwszy lepszy Kowalski, który ma pierwszy raz styczność z Wiedźkiem, to nawet nie będzie wiedział, o co chodzi. Zaraz zobaczycie. Używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na Berżerze.
Na czym? Na tym. Kledwyn, proszę waszmość ogolić baczki na pół cala. Dobra, będą mnie golili. Niech będzie. A co później? Zrobicie mi paznokcie? Jeśli czas pozwoli. Proszę wybaczyć, ale lista zabiegów pielęgnacyjnych, którym waszmość należałoby poddać, słuchaj, jest długa. Słuchaj, a dzień krótki. Proszę odchylić głowę. Na chwilę się włączają, czyli już baterie trzeba ładować. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, wiedźmy, no, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba z całej dwójki, z całej drugiej części. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Rivet. Miejsce urodzenia. Uleżenie zamku Lavalle to było ten. To była pierwsza, jedna z pierwszych misji w tym. W Wieśku Drugim i tam był właśnie ten gówniarz taki. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Uleżenia zamku Lavalle. Losów dowódcy obrony Ariana. Arian chyba miał tak, to był ten. No, darowałem mu życie, bo ja mu darowałem życie. Walczyliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arian uciekł, przy okazji podpalając zamek. To tłumaczy skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą smoka. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam. Skąd przebiłeś się w okolice Vergen? Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Ja z Jorvetem poszedłem. Zabrałem się razem z Jorvetem, przywódcą komanda Skojatel. Zabójca potworów i zabójca ludzi. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie. Niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możne. Tutaj ja uratowałem Triss. Pomożni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I tak, zrobiłeś to. Przy okazji doprowadzając do tego, że Radovid ma na usługach kapituły czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech waszmość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego, co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Tego nie pamiętam, ale dam, że Shile uciekła. Patrzyłem, prawda? Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Może się, jeśli uciekła, to może się pojawić w tej grze. Żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek. Leto z Gulety. Cóż... Racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów, nawet z wiedźminami. Ja oczywiście Leta nie zabiłem, ja go chyba zabiłem, ale ja go nie zabiłem, tutaj mu dam taką odpowiedź, a to z tego względu, że jak go nie zabiłem, to będę miał z nim misję. Alians wciąż trwa. Ci, co nie grali, to starajcie się nikogo nie zabijać, tutaj tylko odpowiedział, to po prostu będziecie mieli więcej misji. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Szkoda. Mógłbym coś doradzić.
Bywaj, Geralt. I udanej audiencji. Dobra, i tutaj na tej audiencji u króla najpierw będziemy musieli się przebrać. I na tej audiencji u tego króla dowiemy się dwa bardzo ważnych rzeczy, które już nam mówią, zarysowują nam, jakbyście szykowali mnie na wesele. Fabuła Wiedźmina trzeciego. Wtedy przygotowałbym wasz mości surdut. Ale to już w następnym odcinku. Teraz ja tylko odzyskam kontrolę nad Geraltem, żebym mógł zasejwować. I... Dobra. Czarny. Czerwony o kolorach, to ja tylko przyspieszę. W gardzie nie lubimy. Wasz mość. Zasejwowało mi samo, ale na wszelki wypadek ja sobie też zapiszę. Nie mogę oczywiście, muszę odczekać parę sekund. I najpierw sobie dobijemy poziom. Wrzućmy, bo mam jedno do wykorzystania. Tak. I teraz. Teraz zasejwujemy. Teraz już chyba będę mógł, tak. Dobra, mamy save i to był czwarty odcinek, jak dobrze pamiętam. Dzięki za oglądanie, do następnego narka.